Jak twierdzą bracia motocykliści, najwspanialsza muzyka to jest ryk silnika. Ja tam nie wiem, bo za chwilę na scenę wychodzą polscy czarodzieje sceny i zespół nazywany najwspanialszym gruzińskim towarem eksportowym, czyli Laocze i trio Mandili. Intrygujące głosy, piękne gruzińskie krajobrazy i nakręcone telefonem wykonania ludowych pieśni. Tyle wystarczyło uroczym dziewczynom z trio Mandili, by podbić internet. Mają 800 tysięcy fanów na Facebooku. To fenomen na skalę światową. Hello! Cześć, jesteśmy trio Mandili z Gruzji i zapraszamy Was na Europejski Stadion Kultury. Trio Mandili w perfekcyjny sposób połączyły młodość i spontaniczność z liczącym tysiące lat gruzińskim dziedzictwem, sięgając po przejmujący dźwięk tradycyjnego gruzińskiego instrumentu – panduri. Prostota i bezpretensjonalność otworzyły Gruzinkom wrota do międzynarodowej kariery. O możliwość pracy z nimi walczą artyści z tak odległych od siebie miejsc jak Rosja czy Włochy. Dzisiaj na stadionie w Rzeszowie trio Mandili i Laocze. Dobry wieczór. Laocze. Laocze to grupa, której nie da się zaszufladkować. W ich muzycznym krwioobiegu pulsują najbardziej egzotyczne inspiracje. Karol, bo jak wiesz, inspiracją dla nas jest eksperyment. Szukamy eksperymentów, prawda? Oczywiście. Kiedy wspólnota ramieniem mnie garnie, nim się tule. Laocze w swoich piosenkach nie boją się poruszać ważnych tematów społecznych, nie stronią od nawiązań historycznych czy literackich. Nikt nie potrafi bawić się słowem tak, jak oni. Muzykę Laocze doceniła także szeroka publiczność. Kolejne albumy zespołu zdobywają status złota lub platyny. Dwukrotnie wyróżnieni nagrodą Fryderyka w kategorii Album Roku, gwarancjami kultury. Ich teledyski były nagradzane na kultowym festiwalu Jachfilm. Za chwilę w Rzeszowie Laocze i trio Mandili, czyli polscy czarodzieje sceny i najwspanialsze gruzińskie głosy. Nie róbcie sobie selfie podczas jazdy na motocyklu, może się słabo skończyć. W ogóle nie przesadzajcie z tym selfie. Lepiej posłuchać muzyki. Naprawdę, muzyka to jest dopiero jazda bez trzymanki, zwłaszcza jak jest tak wysokooktanowa. Może być motorem do działania, może być wehikułem czasu, może was przenieść gdzie tylko chcecie, zwłaszcza jak połączymy muzyczny ogień trio Mandili i jeszcze większy muzyczny ogień Laocze!